Dobra, strzelaj. Kurna. Zabalaj. Strzelaj. Idę zobaczyć na górę. Lecę na górę. To co jest rano respekt. Trzeba wezwać szefa. Szefie, największy szefie. Dobra, wysłano. Nadajnik wysłany. Czekamy na szefa. Strzelaj. Dawaj. Leć mu się ręką. Lecę. Idę po mnie ręka. Dawaj! Pała mocy! Dobra! Trzeba teraz! Wysyłam wszystko! Uwaga, bomba, aktywacja! Hasło? Hasło to jest BOP 123. Aktywacja! Pała mocy za chwilę wybuchnie! Czesiek! Pała mocy wybuch! Uwaga, pała mocy strzela! O! Czesiek! Dobrze, to teraz podajcie. Teraz podajcie hasło do pały mocy. Ale te prawdziwe hasło i prawdziwą pałę mocy. Dajcie hasło do pały mocy. Nie. Diabe, diamut to hasło. Masz. Okej. Okay. Dziękujemy. A teraz idźcie sobie. Hej, idziemy chodź. Ej, a na co nam to pała moc? Pała mocy jest nam potrzebna, aby nasz szef się zadowolił. Dobra, słuchaj, daj mi te hasełko, lecz powiedzieć szefowi, że pała mocy jest już dostępna. Proszę bardzo. Dobra, spotykamy się później. O, jesteś, przyszedłeś nareszcie, Władysławku. Jestem i mam to, czego największy szef pragnął. Mam dla szefa pałę mocy. Bardzo dobrze. Prawdziwą tym razem? Bardzo prawdziwą. Mój wielki szefie, wielki wszechmogący Henry, szef ludzi i ludzi, nauczycielu i edukajszeńszu, swordingu i amuniszu, ja mianuję ciebie, szefie, teraz królem pał mocy. Przedstawiam panu dwie pałę mocy. Bardzo dobrze. Gdzie jest trzecia pała mocy? Na ziemi. A praktycznie tak naprawdę teraz na Turkanie. Ziemiańczycy to przemyśli. Na ziemi, no, czyli Turkanie, są jeszcze dwie pały mocy. Jest pała mocy u... Co to? U... Filipa? Te. A także... Pała mocy znajduje się w takiej wiosce ocelotów, która została przetransportowana z ziemi na Turkan. Wygląda praktycznie tak samo. Choć te oceloty są głupie i nie wiedzą, co to jest pała mocy, bo sobie ofiarują na pogrzebach. Dobrze, załatwisz mi je. Tak, oczywiście. A szef przyjdzie na Turkan? Pojawię się wkrótce. Dwie pałe mocy już obdarzają mnie mocą. Dobra. To ja spadam. Siemka, Władysławku. No, cześć, szefie. No te dwie pałe mocy. Okej. Czas zaatakować. Idziemy po Filipa. Nadajnik włączony. Pała mocy, szukaj. Szukam. Kusza, jest mi dłubaj. Muszę szybko łazienki. O matko, czas głos. Filipie? O matko, co się dzieje? To ja zaatakowałem twój brzuch. Prawdopodobnie będziesz miał zatwardzenie. Ale to nie o tym dzisiaj. Jestem Sinatik i pochodzę z planety Sinatry. Dobra, wiem, już słyszałem o was, walczyłem z wami, przecież pamiętasz, widzieliśmy się, nie wiem, czy z tą, czy z twoim kumplem się widziałem tutaj na Turkanie. Dobra, czego chcesz? Potrzebujemy pały mocy, która prawdopodobnie gdzieś się tutaj znajduje.
Tą pałę mocy potrzebujemy, aby dać największemu szefowi świata, królowi i królowej, bo nie wiemy, czy to chłopak, czy dziewczyna. A mianowicie mowa o Enrym. Co? Jak Enry? Przecież Enry nie żyje. Pamiętam, przecież widziałem, jak Międzie go zabił dawno temu. Byłem przy tym, widziałem to. Enry podczas zabawy zegarkiem czasu w przeszłości poszedł do przyszłości, ale już nie ma tego zegarku, oddał Levonierowi podczas wielkiego deala świata. Co? Enry żyje i ty masz kamień, pałę mocy, którą potrzebujemy od ciebie wziąć. Gdzie ona się znajduje? Mówi się wziąć, a nie wziąć, to po pierwsze, a po drugie, nie wiem, gdzie jest ta pała moc, ja jej nie widziałem, nie wiem, gdzie ona jest. Nadajnik mi mówi, że w twoim brzuchu. Zjadłeś pałę mocy? Ja nie mogę, dobra. Słuchaj, musimy zrobić plan B niestety. Trzeba cię zastrzelić, z brzucha wyjmiemy pałę mocy. Nie, czekaj chwilę. Czego? Ty, chyba mi się przypomniało, chyba wiem, gdzie jest ta pała mocy. Chyba wiem. No w twoim brzuchu zjadłeś pałę mocy, bałwanie. No nie w moim brzuchu, czekaj, chyba cię coś. No jak co? Powiem tak, jeśli nie pójdzie pewnego pana. O Jezus, ale się streszczaj, bo nie mam czasu, Henry się niepokoi. Dobrze, to wyjdź stąd na chwilę, bo muszę tu coś zrobić. Przez cię brzuch nie boli. No wyłaź stąd! Wyłaź stąd! Ej, Hank! O, cześć, co powiesz? Filip? Filip, mordeczko, ja cię w życiu już dawno nie widziałem, co tam u ciebie? Słuchaj, musimy cię zabić. Co? Nie, nie będziemy go zabijać. Tak, już chciałem. Chcemy z nim pogadać, ja to załatwię, nie martw się, ja to załatwię. Dobra, to ja się idę odlać. No to leć. Słuchaj, Hank, jest sprawa. Do mojego amputatora, który mi dałeś, pamiętasz? Czy przypadkiem w nim nie znajduje się pała mocy? Co? Tak, była tam pała mocy. A... To ciebie chyba coś pogięło. A co się stało? Człowieku, my te pałę mocy musimy wyciągnąć. Na co ci pała mocy? Człowieku, ty zginiesz, jak to wyciągniesz. Zresztą tego się nie da wyciągnąć. Tak? Czemu o tym nie pomyślałeś, jak mi amputator wsadzali? Bo myślałem, że nigdy nie będziesz potrzebował amputatora już. Znaczy, w sensie, wiesz. Wsadzali ci to, abyś mógł żyć. Więc... Tak, to ciekawe, jak mi Mentix wyciągnął amputator i w śpiączce leżałem przez, nie wiem, chyba dobrych parę dni. No wiem, można ci wyciągnąć to, no ale będziesz w śpiączce. Co, chcesz być w śpiączce dla jakiegoś dziwaka? O, taki jesteś! A mam cię zastrzelić, gnoju jebany, kurwa! Czekaj chwilę, stop! Moment! Hank, powiedz mi, czy da się wyciągnąć pałę z amputatora? Niestety nie. Dobra, czekaj, dzwonię na nadajnik. Czekaj, powiem Enrymu. Halo, Henry! Słuchaj, bo mamy sprawę, bo poszukiwany nie chce oddać amputatora, bo w tym amputatorze se pałę mocy wsadził, debil. Wezwijcie szefa, musimy z nim porozmawiać. Dobra, wpisuję komendę. Długo jeszcze będziesz pisał tę komendę? Czekaj, bo się skupiam. No to okay, poczekamy. Komenda wysłana. Prawdopodobnie poszukiwany dostanie nadajnik. Znajduje się na Turkanie i znajduje się od nas 2 metry. 2 metry? Hank jest Sinatikiem? Co nie, ja nie jestem Sinatikiem. Co to jest w ogóle Sinatik? Hank? Możesz mi to wytłumaczyć? Czekajcie, szefie! 2 metry stąd się znajduje i jest to Hank. Taki kolega poszukiwanego. Hank! Dobra, okej. Okay. Poszukiwałeś mnie, tak? Dobra, odsuń się, Filip. Ej, nie, stop. Nie. Chwila. Nie, moment. odsuń się! Moment, muszę z nim to wyjaśnić. No moment, czekaj, muszę nie, z nim... Nie, odsuń się, no, bo muszę... Chwilę, odejdź, no. Bo muszę załatwić sprawę. Do tyłu. No, jazda. No człowieku! Do tyłu, bo cię muszę zastrzelić do tyłu, wia. No. Boże matko, z tą się nie da dogadać. Dobra. Szefuncio powiedział, że panie Hanku, największy człowieku, mam cię unicestwić, ponieważ i tak się na mnie nadasz,
a nie wiadomo czemu... No Jezus, co ci się dzieje? A nie wiadomo czemu jesteś szefem synatików. Dobra, uwaga, strzelam za nie. 3, 2, 1. Zwariowałeś? Musiałem, przepraszam. Musiałeś? Dobra, czekaj, sprawdzę na nadajniku. Okej, szefie. Dobra, szefie, unicestwiliśmy szefa synatików. Najbliższy synatik znajduje się metr ode mnie. Kurwa, ty jesteś synatikiem. Co? Ja? Na glebę! Na glebę! Momentnie strzał! Mówię, na glebę! Szybko! Na glebę! Dobra, zabieramy cię w kajdanki i zabieramy. Stary, zwariowałeś? Lecimy na Sinatrium! Wielki, największy szefie! Przychodzę z tobą ponownie, no bez pały mocy, ale przychodzę ze szefem Sinatików, którym jest Ziemianin. To nie jest Ziemianin. Nie jesteś Ziemianinem? Jestem Ziemianinem, co ty gadasz? Aby to sprawdzić, musimy go zastrzelić. Zwariowałeś? Dobra, uwaga! Raz, dwa, nie trzy! Nie strzelaj! Uwaga! Tak. No i co? Zadowolony jesteś? Jeden i drugi? I coś tak głupio śmiejesz. Jesteś synatikiem! Tak to byś zginął! No jak ja niby w ogóle mam być synatikiem? Tak w ogóle to cześć Enry, dawno się nie widzieliśmy. Nie mów do mnie Enry, tylko wielki król. Jesteś synatikiem i to już było wiadomo od dawna. A pamiętasz, jak byłeś w więzieniu i zamieniłeś się w policjanta? Synatiki takie rzeczy potrafią. No pamiętam, no i co z tego? Synatiki tylko takie rzeczy potrafią. A to już oznaczało, że jesteś synatikiem. Co? Dlatego zamień się teraz synatika, no. Dawaj. Zrób tak, jak zamieniłeś się w policjanta. Dawaj. Ale dawaj, to było całkiem przypadkiem. No, albo na glebę. Zamieniaj się szybko, raz, dwa. Zamieniaj. Człowieku, to było całkiem przypadkiem, jak nie to zrobiłem. Ja nawet nie wiem, jak ja to zrobiłem, to było tylko tym przypadkiem. Naprawdę. Szefie, używamy optymalizatora 299. Użyj. Dobra, przygotuj się. Raz, dwa, trzy! O! Co się stało? O nie! Czyżby mnie zmienił w synatika? Mówiłem, co się? Dobra, jedźcie na ziemię i poszukujcie pomocy. Dawaj! Od dzisiaj nie jesteś Filip, tylko jesteś... szefie, jak go nazywamy? Wymyślimy. Od dzisiaj jesteś Wix 2200. Idziemy. Czekaj, stop. Dobra, słuchaj. Wzywamy teraz, patrz na to. Umiesz to? Patrz. Uwaga! Wzywam wszystkie synatiki. Wszystkie synatiki na Turkanie. Wszystkie na mnie. Wszystkie. Wszystkie. O, tu. O, synatiki. Synatiki góra! Synatiki! Słuchajcie, wszystkie synatiki! Naszym zadaniem jest pozyskać 2 pałe mocy, które znajdują się na Turkanie. Pierwszą pałę mocy odzyskamy od Filipa, zabijając go. Drugą pałę mocy odzyskamy od dziwnych zwierząt, które nie wiedzą za bardzo, co to jest. A teraz idziemy! Zabić Filipa! Chodźcie! Synatyki! Co? Jak wy chcecie zabić Filipa? Przecież to jest niemożliwe. Słuchaj, wszystko jest możliwe na tym świecie. Dlatego wezwaliśmy ciebie, Nefanierze, i ciebie, Mentrixie. Abyście pomogli nam użyć tej oto maszyny, która stoi za wami. Tej? No. Musicie nam pomóc. Musimy zabić Filipa. Przez Filipa pozyskamy pałę mocy i Enry wreszcie się ucieszy. Pamiętasz, Lewonier? Ty wiesz, jak Enry się cieszy, co nie? Współpracowaliście razem. Co? Współpracowałeś z Enrym? No, tak jakby musiałem. To co? Pomożecie nam? No ale Filip się na to zgodził? Filip, zgodziłeś się? Do mnie mówisz? No, zgodziłeś się. Czuję, że nie jestem już Filip. No, ale oni nie wiedzą, kim ty jesteś. Właśnie, to jak chcesz mi zabić, skoro ja jestem tutaj i nie jestem już Filipem. Tak jak mi powiedziałeś. No, ale musimy cię i tak zabić, bo potrzebujemy pałę mocy. Czyli czekaj, to oni się teraz dowiedzą, że jestem Filip, czy jak to teraz będzie? Udawajmy, że to jest Filip,
żeby nie myśleli. O, mam pomysł, dobra. Słuchajcie, zmiana to nie jest Filip, to jest Wix 2200. Filip sobie śpi. Skrócie Wix, wystarczy Wix po prostu, będzie krócej. To Wix nie jest Filip i nie zabijcie Filipa, bo Filip to jest zwykły człowiek. Nie wiem skąd sobie wymyśliłem Filipa. Zabijcie Wixa 2200. Po prostu Wix i teraz co, chcesz mnie zabić? A teraz, a jaka będzie płaca? O, no tam dużo zapłacimy, bardzo dużo. Na ile? Oj, to teraz wam nie powiemy konkretnej sumy, dowiecie się w swoim czasie. No dobra, profesor Mendrix, no to zapraszamy ciebie, Wiksie, wejdź do maszyny i musimy cię sprawdzić. Bo zaczekaj chwilę. Właśnie, Filip, idź szybko. Jak ja się nie obudzę, to przysięgam, że doniosę Enemu. I będzie po tobie, rozumiesz? A chuja mnie to obchodzi, właśnie do celi. No, zapraszam. Już dobra. Idę. Maszyna już się rozgrzewa. Tak, maszyna się rozgrzewa, za chwilę zaczynamy. Dobra, to ja idę, jak skończycie to mi powiedzcie. Pałę mocy mi dajcie. Tak, przyniesiemy. Dobra, to co, zaczynamy Matrix. Okej, przygotuj komendę. No. Dobra, przygotowuję odbiorniki. Dobra, ja już... Chłopaki, słuchajcie, to ja Filip. No nie, jesteś Wix 2200. Po pierwsze to Wix, a po drugie to ja Filip. Lewy, pamiętasz jak w więzieniu zmieniłem się w policjanta? No. Pamiętasz to? Tak. Okazało się, że podobno jestem Cinematiciem i ja potrafię się tak przemieniać. I teraz przybyłem formę Cinematica, już chyba na dobę najprawdopodobniej, i zmieni mi imię na Wix. Czyli jesteś Cinematiciem? Tak. Tak jak Matrix, jestem kosmitą i mi się to nie podoba bardzo. Ej, powiedzmy, to ptusia. Cicho bądź. To co, wyciągamy go? Dobra, wyłaź stąd. Tylko żeby on nic nie wiedział, bo nie wpłaci nam zaliczki. Czyli no jesteś... Dobra. To ty, Filip, tak? Tak, to ja. No to co teraz mamy mu powiedzieć? Kurczę, no nie wiem. Wiecie co? Znaczy, przede wszystkim słuchajcie, chodźcie tutaj, podejdźcie do mnie. Przede wszystkim słuchajcie. Ja wiem doskonale, że musimy ich rozwalić szybko, bo Eny i oni mają plan, oni chcą zniszczyć ziemię, to jest pewne, moi drodzy, więc musimy ich szybko rozwalić. Na pewno. To jest pewne, moi drodzy. Ej, to coś tu masz... O kurde. Eny już o tobie wie. Eny nas schował. Musimy stąd spadać szybko, bo zaraz wszyscy... Wszyscy znikamy stąd. Dobra, ekipa The Crew już się przygotowuje, statki ruszają, za chwilę będziemy lecieć. Cinematiki za chwilę tu przylecą i będą wiedzieć, że tu jesteśmy. Mentris, podłączyłeś wszystko? Tak. Dobra, możemy zaczynać. No to co, odlatujemy. Dobra, odlatujemy. Dobra, jesteśmy. Kurna, gnoje, co wy kurna robicie z moim trawnikiem? Kto wam tu pozwolił lądować? O. Siema, słuchaj, przyszliśmy po ciebie, jest gruba akcja. W ogóle to jest Filip. To Filip? No. Ciebie to bawi, Mędzie? Ciebie to bawi, serio? Człowieku, przecież tak jak Mędzie, jestem kosmitą, a ciebie to bawi? Wiesz, Mędzie, to wszystko bawi. To dobrze. Dobrze, okej. Dobra. Dobra, kontynuujemy. Przepraszam, Mędzie, z czym uderzyłem. Dobra, kontynuuj. Zerwałeś postu, dobra. No, kontynuuj. I ogólnie Mędzie, albo... chyba już... Twoje oceloty szaleją. O, shit, dobra, poczekajcie tutaj chwilkę, ja pamiętam jeden spokojnie szefa, chwilka tutaj. Szaman! Panie szamanie? Tak. Oceloty palą się. Palą się? Palą się. Szkoda. To co robimy? My? Ja? On. Oni. Chodźmy już. Wszystko się pali, no to jest jakiś niepoważny, my tu zginiemy. Dzień dobry. Dobry. Cześć. Wszyscy się palą. I niepokoją. My musimy... To niedobrze. Tak, jest to bardzo szkodliwe. Oceloty nam giną. Według statystyk zginęło już 229 ocelotów z 12. Czyli cała rasa już wyginęła. Ale zostało nam jeszcze 6. Tuptuś V18, tuptuś V-talerz, tuptuś kradnie talerze, tuptuś 12, tuptuś 14 i tuptuś V12. A co z tuptusiem V21? Niestety umarł.
Chodźcie, zrobimy mu pogrzeb. Albo nie. Chodźcie, idziemy mu zrobić pogrzeb. Słuchajcie, Mentrix poszedł robić kupę. Międziar poszedł uspokajać pozostałe ocloty, a my spotykamy się tutaj, ponieważ robimy Tuptusiowi V21 pogrzeb. Ale przed tym, jak zawsze, śpiewamy rap. Ja zaśpiewam rap, przepraszam. Yo, yo, motherfucker, zrobimy z bofa kwiata. Yo, yo, motherfucker, Międziar to król, Mentrix to kura, Filip to... odwrotnie. Filip, Mentrix to świnia, a Filip to kura. Lewonier to champion. Yo, yo, motherfucker, zrobimy z bofa kwiata. Ha, ha, ha. Coś już? Patrzysz? Wyglądam gorzej niż ludzie? No wiesz, masz trochę głowę obciętą. Właśnie co z twoją głową? Ja? No ty, co z twoją głową? Jestem lepszy od ludzi. Macie jakiś problem? Zacznijmy dawać mu dary. Zepsuliście pogrzeb. Nienawidzę was. Zacznijmy dawać Tuptusiowi dary. Zatem ja Tuptusiowi V21 daję jako dar. Pałę mocy. Aaaa, ktoś przyszedł! Dzień dobry wszystkim. Jestem Sinatik. To Tuptus V21 z martwych wstał. Ty, kurde. Słuchajcie, przyszedłem tutaj po tą pałę mocy. Sorry, nie dostaniesz jej. Już. Cześć. O! A ja, właśnie. Fix, mieliśmy cię zabić! O, ty! Co? Atakować! 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 Strzał! Bum! Ba! A! Bum! Dobra, pakować się szybko, strzelaj. Co się dzieje? Pakuj się szybko, strzelaj. Zaraz wybuchnę. Wsiadaj. Czekajcie. Międziar. A co z moimi ocelotami? No nie wiem. Wsiadajcie szybko. Chwila, muszę się pożegnać. Szefie, przykro mi, ale muszę się z tobą pożegnać. Muszę wyjechać. Nie widzisz, że się kąpię w gorącej wodzie? No to cześć. Ja? Ty. Ja idę. Opa. Elo. Elo, melo. Krótki zero. Siema, siema. Wio, wio. Dobra, opa. Idź stąd, bo mnie nudzisz. Żegnaj, prześwięty szamanie. Dobra, poszedł, trzeba zaśpiewać piosenkę. Yo, yo, motherfucker. Czekaj, jeszcze tutaj. Kurde, zaczynają strzelać. Dobra, Turkan jest atakowany. Cześć. Słuchajcie, trzymajcie bronię. Wszyscy, no, thank you. Mentrix, trzymajcie. Musimy lecieć. Uciekajcie, bo zaraz to wybuchnie, spadamy. Dobra, dawajcie tędy, bo tam to już wybucha. Chodź, Mentrix. Dawaj, Filip, Mentrix, dawajcie. Przyjdziemy, idziemy spadać. Rozwalam, czekajcie. Dobra, dziura, wchodźcie tędy, dawajcie. Jazda, jazda, szybko. Okej, okej, dobra. Słuchajcie, dawajcie tędy, musimy... Ja znam całą plan miasta. Dobra, słuchajcie, Filip, musimy... Filip, co? Jestem Kosmido. Ja jestem Lewonier, a nie Filip. Kurde! Przepraszam. Jestem Kosmido i mógłbym tam do nich iść i palić ogniem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Leć. Zaufaj mi. Dobra, leć, nie ma co, i tak atakuję. Dawaj, leć, szybko. Dobra, musimy spadać. Musimy stąd skoczyć chyba. Filip, VIX 2200, stój. Potrzebujemy ostatnią pałę mocy. Jeśli nie podejdziesz teraz do mnie, zabiję was wszystkich. I także twoich przyjaciół. Uciekamy! Ja. Na siewo! Dobra, nie ma. Siewo do... Dawaj. Dobra, słuchajcie, musimy uciekać po drzewa. Atakujcie, poszli na drzewa. Strzelają, dobra, słuchajcie, lecimy stąd. Chodźcie tutaj, dawajcie, skaczemy, chodźcie. Dawajcie, szybko, dawajcie. Dobra, wbijamy do środka. Szybko. Dobra. Chcecie tak uciekać cały czas? No musimy, nie ma opcji. Dobra. Czy jest inne wyjście? Filip, uciekaj, Międziar, pilnuj go. Filip, uciekaj, musicie pilnować. My z Międziarem będziemy atakować, chyba nie będziemy. No dobra. Dobra, Międziar, strzelamy. Hopla, tak jak uczył agent.
Dobra, chłopaki dadzą radę, więc ja muszę zwijać. Szybko, szybko, tutaj szybko, szybko. O, dobra. Ej. Właśnie po co ja skaczę? Przez sianki umiem latać. Dobra. Muszę tam podejść na górę. Dam radę. Dałem radę, ja latam! Jezu, udało się, kurczę, ja latam! I w ogóle na dach leciałem, zerwiście! Wix 2100, stój! To już koniec z tobą, naprawdę. Nie jestem żaden Wix i no nie chodź. Będę mnie słuchał. Jestem Fif... Zapamiętaj sobie. To chodź, idziemy walczyć, zobaczymy kto jest lepszy. Bo jest... No dobra! Da. To dawaj! Dawaj! Dawaj, dawaj! Koniec. Auj! Kurczę! Auj! Wiksie 2200. Nie jestem żaden Wiks, zapamiętaj sobie. To już, twój koniec. I zrozum to, że jesteś Sinatikiem. I nie masz prawa mówić do mnie na ty. A teraz za chwilę spadniesz z tej wysokości. Zaczekaj chwilę. Mam do ciebie pytanie, Eny. No? A czy ty jesteś Sinatikiem? Ja jestem królem wszystkich ras. A synatiki są najmądrzejsze, dlatego wybrałem, że będę nimi się opiekował. Teraz to już koniec, Filipie. Nie, proszę cię, nie kończmy tego w taki sposób. To jest beznadziejny koniec. Strzelaj, kurwa. Ty, kurde, bo to zaraz zamieni się w piasek. Klęs mi dostała powiadomienia, musimy stąd spadać. Ale nie mogli... Musimy... Zaczyna się. Słuchaj, wiem, że to może być trudne, ale skaczemy w dół, dawaj. Dobra, słuchaj, ty idź do tej dziurki, ja idę do tej, schowamy się, dawaj. No chowaj się! A, okej. Dobra, nie słyszą nas. To jak tam życie? Co tam robiłeś? No ogólnie to spoko, nie? Czekaj, może tak... O, chyba jednak nie. O, nie działa. Czy masz jakieś życzenie na koniec swojego życia? Mam. Życzę sobie, żeby Międziar strzelał. Nie ma sprawy. Międziar też cię może zabić. Pała mocy, wezwij mi tu Międziara. A co jest, ty? Zabij go. Ale przepraszam, ja właśnie kontynuowałem bardzo ciekawą rozmowę z Lewonierem, więc co ja tutaj robię? Zabij go, zastrzel go, szybko. Dawaj, wiesz, zastrzel go. Powiem ci Międziar, może byś strzelał szot. Zastrzel go, zabij. Ale nie będę mieć niego strzelał. Zabij go mieczem, szybko, dawaj. Zabij go mieczem. No dobra. No chodź, Międziar, w sumie. Ach! Kurde, nie trafiłem. Co to miało być? Nie, ty szmaciuru. To koniec, no nie, Międziar. No nie trafiłem. Nie trafiłeś. Międziar, mam propozycję. Filipie, to już twój koniec. Koniec z tobą. Filipie TTOT, zwany także jako Wiksie 2200. Koniec twojego życia. A za chwilę także i koniec życia Lewoniera, Międziara, a także Mentrixa. Masz ostatnie słówko? Czy naprawdę to się musi tak beznadziejnie skończyć? Ej, czekaj chwilę. Przecież ja umiem latać. Czemu o tym zapomniałem? Na ziemi. Nie. Czemu ja nie umiem latać? Czas. Bo nie jesteś Sinatikiem! Zamknij mordę. Mówię, monolog. Czas zabić Lewoniera, Mentrixa i Międziara. Co jest? Co jest? Cześć, Lewonier! O co tu chodzi? Witam. Cześć, Henry! Współpracowaliśmy razem, co ty teraz robisz? Słuchajcie, Wix 2200, a znany u was także jako Filip TTOT, wybrał, aby was zabić. Ej, Henry, mam takie małe pytanie. Jak zabić? Międziar, mówię to wszystko na poważnie. Ale o co chodzi? Co się dzieje? Zabijam was. Koniec waszego życia. Okej. Zatem tak. Czy macie jakieś ostatnie słówka na koniec waszego życia? Mentrix? Chciał ostatni raz powiedzieć, ej, powiedz to wtusia. Lewonier? Glens, rozpierdol go. Międziar? Tu coś 18. Zatem to już wasz koniec. No i na co ci to było? Co, Eny? Oj, co ty teraz zrobisz? To jest bardzo proste, Eny. Widzisz, co ja tutaj mam?